Dzień dobry. Dzisiaj zaprezentujemy Wam Państwu krótki filmik. Zasada działania, funkcjonowania i operowania urządzeniem do ręcznego sterowania gazem i hamulcem MGB Asdon. I przystępujemy do krótkiego filmiku instruktażowego mającego na celu pokazanie, jak urządzenie funkcjonuje i co robimy, aby bezpiecznie i komfortowo prowadzić samochodem. Oczywiście zajmujemy pozycję za kierownicą. Bierzemy kluczyk, wkładamy do stacyjki i teraz operacja numer po wejściu do samochodu, zajęcie za miejsce za kierownicą. Naciskamy lewy przycisk drążka, pchamy w kierunku deski rozdzielczej do pierwszego wyczuwalnego oporu drążek, puszczamy przycisk, puszczamy drążek, zostaje zablokowana opcja pedału hamulca, przekładamy rękę na kluczyk, uruchamiamy samochód i prawa ręka też mamy wolną, przekładamy na drążek zmiany biegów. Wrzucamy bieg, który nam w tej chwili jest potrzebny, jazda do tyłu, jazda do przodu. Ręka wraca na drążek. Delikatne popchnięcie w kierunku deski rozdzielczej powoduje, że drążek nam ładnie odbija, wraca i już samochód zaczyna nam delikatnie ruszać standardowo. Delikatne podopchnięcie w kierunku deski rozdzielczej z powrotem drążka i naciśnięcie przycisku powoduje unieruchomienie samochodu. W tym przypadku zrobimy opcję jeszcze z powrotem. Cofniemy sobie na parking, odblokujemy drążek i pokażemy, w jaki sposób kładziemy rękę na gałce. To też oczywiście zależy od sposobu, w jaki kierowca będzie przyzwyczajony czy nauczony, jak mu będzie wygodnie trzymać gałkę, ale kładziemy na wierzchołku i zgodnie z ruchem wskazówek zegara w prawo dodajemy sobie gazu. Mam nadzieję, że ten krótki instruktażowy filmik pokaże Państwu i uświadomi, przedstawi, zobrazuje, jak komfortowo i szybko można ogarnąć to urządzenie, aby bezpiecznie prowadzić auto. Dziękuję.